Witam wszystkich na kanale Mrówcza Planeta, który jest oczywiście robiony w 100% z pasji. Dziś zaprezentuję Wam 10 ciekawostek o mrówkach, więc zaczynajmy. Numer 1. Największa odnaleziona kolonia mrówek miała ponad 6000 km szerokości. Ogromna kolonia mrówek argentyńskich, rozciągająca się na 6000 km, została odkryta w Europie i stwarzała spore zagrożenie dla lokalnych zwierząt i upraw. Zwykle mrówki te formują mniejsze grupy, jednakże tutaj kolonie uformowały jedną ogromną superkolonię. Numer 2. Mrówki są najdłużej żyjącymi owadami. Mrówcza królowa, którą obserwowano w jej naturalnym środowisku w stanie Idaho w USA, żyła aż 30 lat. Numer 3. Większość mrówek potrafi przeżyć pod wodą aż 24 godziny. Mrówki nie posiadają płuc. Oddychają przez maleńkie otwory na ciele, przez chilniki. Kiedy mrówka jest zalana wodą, może wydawać się martwa. Jednakże jeżeli woda wyparuje, mrówka powróci do życia. Numer 4. Mrówki dużo śpią. Mimo że potocznie mówi się, że mrówki ciągle pracują i nigdy nie śpią, badania prowadzone na czerwonych mrówkach dowodzą inaczej. Odkryto, że robotnice przesypiają 253 razy na dobę i trwa to około 1 minuty, co łącznie daje prawie 5 godzin snu. Królowe zasypiają 92 razy, ale za każdym razem na około 6 minut, co daje prawie 9,5 godziny snu. Niektóre mrówki są bardziej aktywne za dnia, inne w nocy. Mogą też spać nawet 4 miesiące podczas hibernacji. Numer 5. W czasie jednego roku mrówki przenoszą 50 ton ziemi na 1 mili kwadratowej. Mrówki są głównym czynnikiem przemieszczania się gleby, ważniejszym nawet niż dżdżownice, powiedział Edward Osborne Wilson, socjolog z Uniwersytetu Harvarda, największy na świecie specjalista od zachowań społecznych insektów. Numer 6. Mrówki komunikują się między sobą używając związków chemicznych zwanych feromonami. W ten sposób mogą ostrzegać się o niebezpieczeństwach albo informować o tym, jak trafić do miejsca, gdzie jest pożywienie. Numer 7. Mrówka waży około 500 mg i potrafi podnieść ciężar, który jest 50 razy cięższy od niej. To tak, jakby przeciętnej wagi Europejczyk podnosił bez problemu dwa motocykle naraz. Numer 8. Mrówki stanowią podobno 25% całej biomasy na świecie. Numer 9. Wszystkie mrówki na Ziemi wspólnie ważą więcej niż wszyscy ludzie razem wzięci. Numer 10. Mrówki pojawiły się na Ziemi mniej więcej w tym samym czasie co rośliny, czyli 130 milionów lat temu. Ludzie pojawili się na naszej planecie dopiero 2 miliony lat temu. Więc to by było na tyle w tym filmie. Zapraszam do obejrzenia poprzedniego filmu. Jeśli Ci się podobało, możesz zostawić lajka i suba. Będzie mi bardzo miło i do zobaczenia następnym razem. Cześć!